Chciałbym dzisiaj poruszyć temat niezwykle istotny, a mianowicie tego, w jaki sposób natura i łaska rzeczywiście jakoś ze sobą łączą się, tworząc pewną harmonijną całość. W jaki sposób to, co nazywamy nadprzyrodzonością, funkcjonując, bazując na tym, co nazywamy naturą, tworzy coś, co nazywamy życiem prawdziwie chrześcijańskim, życiem przecież, które jest faktycznie nadprzyrodzone, ale dobrze też wiemy, że święty Tomasz bardzo docenia to, co jest naturalne, że będziemy tutaj mieli do czynienia z pewną całościowością. Spotkania będzie kwestia cnót moralnych i wzrostu, wzrastania tych cnót moralnych, także ich ewentualnego zmniejszania się, zarówno na poziomie cnót naturalnych, cnót nabytych, jak też i cnót wlanych. Bo moi drodzy, jest rzeczą, która z jednej strony umyka często uwadze, a jednak jest przecież właśnie czymś bardzo, bardzo podstawowym, a mianowicie zapomina się o tym, że te cnoty, o których najczęściej mówimy, cnoty kardynalne, cnoty roztropności, cnoty sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania, że one występują właściwie w dwóch różnych gatunkach, jakby w dwóch różnych odmianach, jakby na dwóch różnych poziomach. Pamięta się o tym, że istnieją cnoty właśnie nabyte, te, o których mówią filozofowie pogańscy. Pamięta się o tym, że istnieje jeszcze w chrześcijaninie coś, co go wynosi ponad poziom natury, w postaci cnót wiary, nadziei, miłości, które nas bezpośrednio łączą z Bogiem. Natomiast zapomina się właśnie o tym, że cnoty wiary, nadziei, miłości, a bezpośrednio cnota miłości, przynosi ze sobą jeszcze całe bogactwo różnych cnót moralnych, cnót jednak właśnie nadprzyrodzonych, cnót, które wykraczają poza porządek przyrodzony, poza porządek naturalny, które dają coś więcej niż to, co o czym mówili filozofowie pogańscy. Chodzi po prostu o to, że w przypadku cnót naturalnych one mają za zadanie wprowadzić pewien porządek rozumu. To jest właśnie ten czynnik formujący, który na poziomie natury występuje. Cnoty na poziomie natury mają z nas uczynić istoty rozumne, mają uczynić z nas po prostu ludzi, czyli istoty, które kierują się rozumem, ale to nie jest jedyny czynnik, który kształtuje w nas, bo jest jeszcze ten czynnik drugi. Tak, święty Tomasz, to jest dokładnie kwestia 63, artykuł 2, mówi tak. Należy wziąć pod uwagę, że cnota doskonali człowieka do dobra. Dobro zaś polega na umiarze, ładzie i porządku, jak mówi święty Augustyn. Dlatego należy oceniać dobro człowieka podług pewnego prawidła, a to jest dwojakie. Rozum ludzki i prawo Boże. Rozum ludzki to jest ten czynnik, który kształtuje nas na poziomie cnót naturalnych. Ale jest jeszcze prawo Boże. Pisze Tomasz, otóż prawo Boże jest wyższą regułą, dlatego ma szerszy zakres. Także wszystko, co rozum ludzki reguluje, podlega regulacji prawa Bożego, ale nie przeciwnie. Jeśli chodzi o cnotę skierowaną do dobra zależnego od reguły rozumu ludzkiego, można ją zdobyć przy pomocy czynności ludzkich w miarę ich pochodzenia od rozumu, którego władza i prawidło stanowi o tego rodzaju dobru. Natomiast cnota zwracająca człowieka ku dobru określonemu przez prawo Boże, a nie przez rozum ludzki, nie może mieć swego źródła w czynnościach ludzkich, których przyczyną jest rozum, lecz jest skutkiem działania Bożego w nas. A więc ten rodzaj cnoty jest faktycznie odmienny. Jest to cnota wlana, jest to cnota, która powstaje w inny sposób. Cnota naturalna powstaje przez powtarzanie czynności. A więc jest dokładnie tak samo jak z doskonaleniem naszego życia, powiedzmy, jakiegoś naturalnego na poziomie cielesnym, z doskonaleniem naszej sprawności fizycznej. Każdy dobrze rozumie, że żeby cnota umiarkowania, cnota męstwa, sprawiedliwości i roztropności naturalnej, żeby wzrastały, musimy faktycznie ćwiczyć się właśnie w tych konkretnych aktach. Musimy faktycznie dokonywać ich. I jeszcze jest rzeczą niezbędną do tego, żeby mówić faktycznie o wzroście,
żeby wykorzystywać w danym akcie całą dostępną nam zdolność. To znaczy, że nie wystarczy tylko działanie jakiekolwiek w określonym rodzaju działania, tak samo jak mięśnie nie przyrastają w czasie pracy na siłowni czy jakiejś pracy fizycznej od jakiegokolwiek działania, ale od działania na tym poziomie, który jest nam dostępny. Czyli musimy wykorzystywać całą naszą zdolność do działania, żeby masa mięśniowa przyrastała, żeby następował wzrost. Tak samo jeśli chodzi o każdą inną naszą aktywność, żeby ona stawała się coraz, żeby zdolność do tego działania stawała się coraz większa, musimy działać na poziomie dla nas maksymalnym. Jeżeli tego nie robimy, to raczej dysponujemy się do tego, żeby nasze zdolności w tym zakresie się zmniejszały, a nie żeby się zwiększały. Cnota naturalna, dokładnie tak jak w przypadku pracy fizycznej, wymaga nawet do podtrzymania tych zdolności, które posiadamy, wymaga powtarzania czynności. Więc nie tylko chodzi o utrzymanie, znaczy nie tylko o wzrost, ale nawet i utrzymanie wymaga właśnie powtarzania ćwiczenia się w cnocie. Cnota jest więc czymś, co dokładnie tak jak kondycja fizyczna wymaga ciągłej pracy. Czyli nie można zdobyć raz na zawsze i tego zostawić. Tak? Trzeba to cały czas właściwie trenować. Tak jest na poziomie natury, ale na tym poziomie przynajmniej bezpośrednio mamy wpływ na cnotę, mamy bezpośredni wpływ, jakby przekłada się nasza aktywność na jej poziom. Ona rzeczywiście, ta cnota rośnie. Co więcej, na tym poziomie jakikolwiek upadek w dziedzinie moralnej, nawet grzech śmiertelny, nie spowoduje utraty wysiłku tego naszego, który żeśmy podjęli, bo cnota moralna na poziomie naturalnym, tych czterech cnót kardynalnych, o których mówili starożytni filozofowie, ona jednak jest możliwa nawet w stanie grzechu śmiertelnego. Nawet wtedy, kiedy ktoś żyje z daleka od Boga, te cnoty mogą w nim istnieć, jeżeli tylko powtarza czynności, które do tej cnoty doprowadzają. Oczywiście jest tutaj pewnego rodzaju szkopuł, jest pewnego rodzaju subtelność, o której powiem później, bo nie jest to tak do końca, że to nie ma znaczenia, czy żyje się w stanie łaski uświęcającej, czy nie, nawet na poziomie cnót naturalnych, ale jednak one jako takie mogą istnieć, tak samo jak istniały u starożytnych, tak jak istnieją do tej pory u pogan, u ludzi, którzy nie są żyjącymi w stanie łaski uświęcającej, mówiąc najogólniej. Ale jest jeszcze ten drugi poziom, poziom, który wynika właśnie z tego, że człowiek jest przeznaczony nie tylko po to, aby żył życiem rozumnym, aby rozwijał w sobie rozumność, ale jest przeznaczony do celu wyższego, nawet niż rozum, przeznaczony jest do celu wyższego, którym jest sam Bóg. I wobec tego, oczywiście tutaj tymi zasadniczo łączącymi nas z Bogiem są cnoty wiary, nadziei, miłości, ale święty Tomasz pokazuje, że to jeszcze nie wystarczy, że to jeszcze nie wszystko, żeby miłość nadprzyrodzona, która bezpośrednio nas z Bogiem łączy, żeby ona mogła przekładać się na nasze życie chrześcijańskie, musi być właśnie jakaś postać takich czynników, które będą w nas umożliwiały działanie właśnie to chrześcijańskie, które będą umożliwiały nam działanie, które jest właściwe już nie tylko dla człowieka rozumnego, ale dla człowieka będącego dobrym chrześcijaninem. I to są właśnie cnoty moralne wlane, cnoty, które są nadprzyrodzone, które wykraczają poza naszą naturę i których już bezpośrednio wytworzyć nie możemy. To znaczy nie wytwarzamy ich poprzez powtarzanie jakichś czynności. One będą wzrastały wraz z cnotą miłości. O tym wzroście powiemy później, bo jest to rzecz trochę bardziej skomplikowana i właściwie bardziej tutaj widać działanie samego Boga. My natomiast umożliwiamy, właściwie tak można powiedzieć, my umożliwiamy ten wzrost na poziomie nadprzyrodzonym. A więc poza cnotami naturalnymi mamy te cnoty, cztery cnoty wlane, cnoty nadprzyrodzone. Również tak samo się nazywają roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, ale święty Tomasz pokazuje, to jest kwestia 63, artykuł 3, czy są w nas jakieś cnoty wlane obyczajowe i okazuje się, że właśnie jak najbardziej są. I co ciekawe, one mimo tego, że noszą takie same nazwy, jednak gatunkowo się różnią. To znaczy, że sprawiedliwość wlana, sprawiedliwość nabyta, nie tylko
mają jakby różny sposób powstawania w nas, bo jedna z nich powstaje poprzez powtarzanie czynności, druga jest wlewana wraz ze wzrostem miłości, ale one różnią się też jakby swoim gatunkiem, są faktycznie czymś innym, dlatego że zupełnie inna jest właśnie przyczyna ich nie tylko powstawania, ale jakby inny jest przedmiot, inny jest po prostu charakter tych cnót, dlatego że jedna z nich, ta, którą sami sobie wytwarzamy, jest wynikiem wprowadzania w nas, w nasze życie ładu rozumu. Druga natomiast jest wynikiem wprowadzania w nas ładu, który wynika właśnie z kochania Pana Boga ponad wszystko, czyli z cnoty miłości. I na czym będzie polegała różnica pomiędzy faktycznie aktami tych cnót? Może wyjdźmy tutaj od tej sprawy najbardziej podstawowej, od samego jakby dołu, to znaczy od cnoty umiarkowania. Otóż jeśli chodzi o cnotę umiarkowania, tą nabytą, tą, o której no właściwie każdy taki właściwie poganin, każdy normalny, racjonalny człowiek musi sobie taką cnotę wyrobić, inaczej po prostu staje się jakimś zwierzątkiem niepanującym nad podstawowymi instynktami. Otóż tutaj polega to na tym, że powstrzymujemy się od rzeczy, które są przyjemne, ale które są po prostu niezgodne z rozumem, które prowadzą do życia niezgodnego z rozumem. Wobec tego powstrzymujemy się od nadmiaru pożywienia, po to, żeby można było funkcjonować tak właśnie, jak funkcjonują ludzie. Byśmy mogli wykonywać swoje obowiązki, byśmy mogli pracować umysłowo, byśmy po prostu nie poumierali z przejedzenia. Na tym polega cnota umiarkowania, ta właśnie umiarkowania, tego umiarkowania naturalnego, nabytego, którą każdy z nas musi w sobie mieć. Ale ponad tą cnotą jest jeszcze nosząca to samo miano, cnota umiarkowania, cnota wlana, która jest cnotą nadprzyrodzoną, która polega na tym, że w naszym życiu panuje ład wynikający z cnoty miłości. A ten ład jest niczym innym jak jakby ten duchem Ewangelii, który przecież naucza nas, byśmy powstrzymywali się od tego wszystkiego, co jest nadmierne, byśmy dążyli przede wszystkim do Boga, byśmy unikali tego wszystkiego, co w nas jest jakoś zbyteczne. Tak? To jest ten duch ascezy chrześcijańskiej. To jest duch chrześcijański, który wymaga, abyśmy unikali dokładnie wszystkiego, co jest jakoś po prostu, co nie jest niezbędne. Tego wszystkiego, co jakoś może nam przeszkadzać w kontemplacji, w modlitwie. To samo będzie dotyczyło wszystkich innych cnót. To znaczy, jeśli chodzi o cnotę sprawiedliwości, która ma charakter społeczny w dużej mierze, to tutaj różnica będzie polegała na tym, że cnota sprawiedliwości nabytej będzie czyniła z nas dobrych obywateli, jakby tego świeckiego, jakiegoś naturalnego porządku społeczności ludzkich, ziemskich. Natomiast cnota wlana będzie czyniła z nas obywateli jakby państwa niebieskiego, to znaczy po prostu jakby niebian, to znaczy członków Kościoła, członków mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, będzie z nas czyniła właśnie obywateli nieba. Tak? To mniej więcej na tym polega ta różnica. Więc jest to różnica bardzo duża. I trzeba też pamiętać o tym, że po pierwsze jest tutaj bardzo wyraźna harmonia pomiędzy tymi cnotami, dlatego że u chrześcijanina żyjącego w stanie łaski, którego występują te dwa rodzaje cnoty, bo tylko u ludzi żyjących w stanie łaski występują cnoty wlane. One wraz z grzechem śmiertelnym przestają w nas istnieć. Tak? Wtedy zostaje tylko cnota naturalna. Ale takiego, który żyje w stanie łaski, te dwie cnoty jakoś wzajemnie się wiążą ze sobą przy wykonywaniu pewnego aktu cnotliwego. Tak? Mimo tego, że one są gatunkowo odmienne, to jednak cnota wlana wykorzystuje cnotę nabytą jako swoje narzędzie. I bardzo dobrym przykładem jest opisany tutaj przypadek w trzech okresach życia wewnętrznego ojca Reginalda Garrigou. Otóż Lagrange to jest na stronie, właściwie to jest cały rozdział, który można polecić jako rzeczywiście bardzo dobrze opisujący to zagadnienie. To jest rozdział trzeci, organizm duchowy. Tutaj jest kilka właściwie takich małych rozdziałów dotyczących cnót moralnych wlanych od strony 63. I również jest opisane współdziałanie cnót na tych dwóch różnych porządków, które ze sobą współpracują właśnie w ten sposób, że cnoty wlane wykorzystują cnoty naturalne. I przykład jest następujący. Otóż to jest trochę tak jak w przypadku jakiegoś
pianisty, który z jednej strony wykorzystuje kunszt swoich palców, z drugiej strony jednak wykorzystuje kunszt muzyczny, jakby wyższego rzędu, ale on posługuje się właśnie tym takim związanym z funkcjonowaniem palców, z funkcjonowaniem ciała, jakimś kunsztem, wykorzystuje go jako pewne narzędzie. I dokładnie tak samo jest w przypadku cnoty wlanej, która wykorzystuje jako narzędzie cnotę nabytą, wykorzystuje jako taki czynnik, który po prostu pozwala cnocie wlanej na łatwiejsze działanie. Bo zasadniczo cnoty nabyte, cnoty, które zdobywamy naszym wysiłkiem, naszą codzienną pracą, powtarzaniem czynności, takim bardzo systematycznym, one mają za zadanie przede wszystkim przezwyciężenie przeszkód zewnętrznych. Cnota wlana daje wewnętrzną łatwość do wykonywania czynności, a cnota nabyta daje wolność od pewnych zewnętrznych przeszkód. I moi drodzy, jest to kwestia bardzo istotna, to zrozumienie współdziałania tych cnót, tak, na tych dwóch poziomach. I można powiedzieć, że tutaj leży też, jakby w zrozumieniu tego leży jakby zrozumienie problemów, które często mają ludzie, nawet tacy, którzy są praktykującymi, często przystępującymi do sakramentów świętych, a jednak jakoś tego postępu cnót brakuje, jakoś go nie widać. Często jest to spowodowane tym, że właśnie nie ma w nich wyrobionej cnoty naturalnej. I też jest ciekawą rzeczą, że mimo tego, że w naszych czasach raczej problemem jest naturalizm i zapomnienie o tym, że cnoty porządku nadprzyrodzonego są faktycznie czymś doskonalszym, czymś większym. Faktycznie są jakby nieskończenie większe, bo należą do porządku nieskończenie większego, bo miłość wobec Boga jest czymś nieskończenie większym od naszego ograniczonego rozumu. Ale mimo tego całego naturalizmu, jednak współczesny człowiek właśnie żyje w takich okolicznościach, które przede wszystkim nie pozwalają na to, by cnoty naturalne się rozwinęły, które powodują, że te cnoty naturalne są właśnie jakoś często niedorozwinięte. Proces wychowawczy, cały ten liberalny świat powoduje, że właściwie one nie mają kiedy się wytworzyć. I to powoduje sytuację, w której człowiek taki, tak jakoś wtedy często wpada w grzechy, ponieważ nie ma tej wolności od tych jakichś zewnętrznych przeszkód, a cnota nabyta, cnota wlana, która przychodzi wraz z łaską uświęcającą, wraz z cnotą miłości, ona nie może współpracować jakoś, nie ma jakby takiego podłoża, na którym mogłaby się jakoś usadowić, mogłaby pracować. Nie ma jakby do swojej pomocy tego narzędzia, którym jest właśnie cnota nabyta. I dlatego jest tak łatwo utracić wtedy łaskę uświęcającą. Czyli człowiek, no to jest na przykład, to jest sytuacja wielu ludzi, którzy tkwią w nałogach. Na przykład dlaczego alkoholik, który ma żal doskonały, przychodzi, czy wystarczający do spowiedzi, przychodzi do spowiedzi, uskuje rozgrzeszenie, w jakimś czasie znowu wraca do grzechu, mimo tego, że wraz z łaską uświęcającą dostaje cały komplet cnót wlanych, dostaje umiarkowanie wlane, które będzie narzędziem cnoty miłości, które umożliwia powstrzymanie się od wszystkiego, żeby kochać Boga ponad wszystko. To przecież dostaje wraz z sakramentem pokuty, dostaje wraz z każdą komunią świętą. Będziemy o tym mówili jeszcze za chwilę, na czym, w jaki sposób wzrastają te cnoty wlane, bo to też jest niezwykle istotne. Ale jakby okazuje się, że w takiej sytuacji bardzo łatwo jest stracić łaskę uświęcającą. Człowiekowi, który ma bardzo słabo, czy w ogóle nie ma wyrobionej cnoty nabytej, właśnie dlatego, że to umiarkowanie wlane wtedy nie może wykorzystać jako narzędzia umiarkowania nabytego. Brakuje pewnego narzędzia, pewnej podstawy i wtedy bardzo łatwo jest o grzech. Dlatego wyrobienie cnoty naturalnej jest czymś bardzo ważnym. Z drugiej strony jednak nie wolno zapominać o tym, że cnoty wlane są czymś większym, czymś faktycznie doskonalszym, bo to też jest jeszcze inne zagrożenie właśnie w czasów dzisiejszych. W bractwie jakoś też powiedzmy, może właśnie jakoś można się z tym spotkać, żeby nie myśleć, że my mamy być jakimiś herosami na podobieństwo takich pogańskich herosów, którzy własną aktywnością i własną siłą zdobywają doskonałość moralną. Otóż tak właśnie wcale nie jest, absolutnie nie. Natomiast cnota nabyta jednak jest czymś bardzo potrzebnym, bo bez niej cnota wlana ma pewien problem, żeby opanować nasze życie, żeby kierować nas ku celowi ostatecznemu, którym jest sam Bóg.
A więc, moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z pewną harmonią i jeszcze co więcej, nie dość, że cnota wlana się posługuje tą cnotą nabytą, nadprzyrodzona posługuje się cnotą naturalną do tego, żeby wykonywać czynności, które są ukierunkowane na Boga, ale także jest jeszcze inna ciekawa rzecz z tym trochę powiązana, a mianowicie okazuje się, że w stanie grzechu śmiertelnego, pisze święty Tomasz, że cnoty naturalne, te cnoty, o których pisali, mówili poganie, które były przez nich cenione i często przecież też jakoś posiadane, przynajmniej w jakimś tam stopniu, a jednak okazuje się, że bez cnoty miłości, bez cnót wlanych, bez całego organizmu nadprzyrodzonego, one są posiadane, ale w sposób taki, takiej dyspozycji chwiejnej. One są posiadane, ale w sposób taki nieutwierdzony. One jeszcze nie są posiadane jakby, można powiedzieć, w taki sposób ugruntowany, jeżeli brakuje tego, co nadprzyrodzone. Dlaczego? A dlatego, że wówczas po prostu ze względu na grzech pierworodny i na skutki grzechu pierworodnego natura z całym tym swoim zepsuciem częściowym po prostu mimo całej tej praktyki powtarzania czynności po prostu jest skłonna do upadku. I tutaj podaje autor, o tym bardzo dobrze pisze ojciec Lagrange, możemy to przyrównać do sytuacji jakiegoś żołnierza, który jest mężny na wojnie, ale nie posiada cnoty umiarkowania w odpowiednim stopniu i w sytuacji, kiedy jakoś tam się ubije, nie będzie wtedy w stanie wykonywać obowiązków stanu. Jakby i tym samym wobec tego nawet i to, w czym był faktycznie cnotliwy, to w tym przypadku cnota męstwa, czy cnota roztropności, którą w jakiejś tam mierze posiadał jako żołnierz, jednak okaże się niewystarczająca. Czyli jakby związanie cnót, które się dokonuje na poziomie cnót nabytych, a dokonuje się właśnie poprzez cnotę roztropności, ono często będzie niewystarczające w praktyce. Potrzebujemy tego głębszego związania tych cnót, a ono dokonuje się właśnie poprzez cnotę miłości. Ale cnota miłości, jej posiadanie wiąże się z życiem w stanie łaski uświęcającej. Tylko taki, który żyje w stanie łaski uświęcającej, wobec tego może faktycznie w sensie takim trwałym posiadać cnoty nabyte, czyli te, które są wytwarzane przez powtarzanie naszych czynności. Innymi słowy, widzimy, że nacisk na cnoty nabyte jednak jest sam w sobie czymś dobrym, one bardzo pomagają cnotom wlanym, a z drugiej strony ich doskonałość dopiero na poziomie właśnie tego prawdziwie chrześcijańskiego życia jest faktycznie możliwe. Więc one faktycznie są czymś i pożytecznym, i samym w sobie też możliwym właściwie tylko wtedy, kiedy jesteśmy chrześcijanami. Natomiast ostatecznie najważniejsze są jednak cnoty wlane, bo one nas do celu ostatecznego mogą, tylko one mogą nas doprowadzić. Jeśli chodzi o cnoty moralne przychodzące wraz z miłością, jeśli chodzi o roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, które przychodzą wraz z łaską uświęcającą, skąd one właściwie się w nas biorą? Poza tym, że wiadomo, życie nadprzyrodzone rozpoczyna się wraz z Chrztem Świętym, ale w jaki sposób może tutaj nastąpić pewien wzrost? Bo nie mamy w tym przypadku możliwości wytwarzania w sobie tych cnót. Tutaj już nie działa to tak jak w przypadku cnót nabytych w ten sposób, że powtarzając jakieś czynności wyrabiamy sobie cnotę, przestając powtarzać pewne czynności, czy robiąc coś w sposób na poziomie niższym niż nasza możliwość wykonywania, wtedy jakoś dysponujemy się do powolnego osłabiania w tej dziedzinie. Tutaj nie mamy żadnego właściwie, żadnego przełożenia. Nasze czynności nie mają bezpośrednio na te cnoty wlane, bo one są wytwarzane w nas, bez nas, jak pisze święty Augustyn. Więc skąd one się biorą? One po prostu biorą się ze wzrostu cnoty miłości. One wzrastają wraz z cnotą miłości. To jest dokładnie taki nadprzyrodzony organizm, którego siły pomnażane są wraz ze wzrastaniem cnoty miłości bezpośrednio wiążącej nas z Bogiem. A w jaki sposób cnota miłości w nas może wzrastać? I zasadniczo może w nas wzrastać na trzy sposoby. Po pierwsze, dzięki zasługom. Po drugie, dzięki modlitwom. I po trzecie, dzięki sakramentom. Każdy z tych przykładów teraz omówię. Więc jeśli chodzi o zasługę. Jeśli chodzi o zasługę, to tutaj w ogóle każdy z tych punktów jest bardzo dobrze opisany również przez ojca Repinalda dokładnie w
kolejnym, w jednym z kolejnych rozdziałów, to jest rozdział 7, wzrost życia łaski przez zasługę, modlitwę i sakramenty. Jeśli chodzi o zasługi, to tutaj pamiętamy, że pisze tutaj ojciec tak: chociaż nasze akty miłości nie mogą wytworzyć przyrostu tej cnoty, przyczyniają się one do tego przyrostu w dwojaki sposób. Moralnie zasługując na niego i fizycznie usposabiając nas do przyjęcia go. A więc po pierwsze, co to jest zasługa? Jest ona prawem do nagrody. Jest prawem do nagrody, która będzie nie tylko tej nagrody wiecznej, ale tej nagrody, którą jest właśnie wzrost cnoty miłości. No i jednak, żeby ten wzrost nastąpił, potrzebne jest usposobienie z naszej strony. Potrzebna jest pewna zmiana w naszych władzach, w intelekcie, w woli, tak żeby ta cnota mogła w nas zostać wlana. Musi być jakby miejsce, żeby ta cnota mogła się zmieścić, żeby Pan Bóg mógł wlać w nas tą cnotę. I to wszystko się dzieje dzięki zasługom. To wszystko się dzieje dzięki naszym czynnościom, więc mimo tego, że my bezpośrednio w sobie tej cnoty miłości nie wytwarzamy, to jednak przez odpowiednie akty cnoty miłości, przez akty cnót, przez które miłość działa też, tak? Bo może to być jakikolwiek akt, jakiejkolwiek cnoty nadprzyrodzonej, bo przez nią działa właśnie cnota miłości, więc to może być akt cnoty religii, akt cnoty takiej nadprzyrodzonej pokory, cnoty nadprzyrodzonego umiarkowania, roztropności, a więc każdej z nich, bo miłość będzie przez nią działać i w ten sposób jest to akt cnoty miłości również i w ten sposób nasza cnota będzie wzrastała, nie bezpośrednio przez nas, ale Bóg będzie w nas ją wlewał dzięki temu, że to usposobienie będzie w nas wzrastało. Tutaj jeszcze jest pewien szkopuł polegający na tym, że co prawda każdy akt taki zasługujący będzie powodował w nas jakby powstanie pewnego właśnie daje pewne prawo do tego, żeby ta cnota miłości w nas wzrastała, ale niekoniecznie musi dziać się to od razu, bo zależy to od tego, jak nasze usposobienie po prostu jest wytwarzane, a ono z kolei zależy od tego, jak intensywny akt został wytworzony przez nas. To znaczy, jeżeli dokonujemy bardzo intensywnych aktów, takich, które dokładnie jakby są maksymalnymi dla nas, jeżeli działamy wykorzystując cały nasz organizm nadprzyrodzony, wszystkie jego możliwości, jeżeli dokonujemy aktów bardzo gorliwych, to wówczas całkowicie jakby oddajemy się Panu Bogu w tym akcie, to i usposobienie do przyjęcia, ta dyspozycja do przyjęcia wzrostu cnoty miłości również w nas wtedy jest obecna i Pan Bóg może od razu tą cnotę dodatkową jakby wlać, może ten przyrost cnoty bezpośrednio w nas wytworzyć. Natomiast jeżeli dokonujemy aktów takich tak zwanych actus remissus, czyli takich aktów, które nie są wykonywane na poziomie dla nas tym maksymalnym, dostępnym, ale są aktami jakimiś takimi trochę oziębłymi, jakimiś nie do końca, nie takimi niepełnymi, no, gdzie nie wykorzystujemy całych naszych możliwości nadprzyrodzonych, duchowych, wówczas co prawda zdobywamy zasługę na to, czy prawo pewne mamy do tego, żeby zasługa w nas, czy żeby cnota miłości w nas wzrastała, ale nie może się to dokonać dokładnie w tym momencie, dlatego że nie mamy odpowiednio jakby poszerzonych władz, nie mamy jakby odpowiednio rozszerzonej duszy, rozszerzonego serca, mówiąc tak metaforycznie, i dopiero się to dzieje w jakimś innym czasie, kiedy ta dyspozycja zostanie jakoś zdobyta. Natomiast to prawo nigdy nie ginie. Ona nawet być może w czyśćcu są takie opinie, bo tutaj już bardzo dużo zależy od konkretnych tomistów. Święty Tomasz nie daje tak w takich szczegółowych kwestiach jakby takiego już nie determinuje jakiegoś konkretnego rozwiązania, kiedy się to dzieje, że Pan Bóg w nas tą dyspozycję jakoś wytwarza, ale niewątpliwie ona będzie kiedyś wytworzona, dlatego że zdobyliśmy pewne prawo do tego, żeby wzrost cnoty miłości nastąpił. I wraz ze wzrastaniem cnoty miłości wzrasta również każda inna z tych cnót, które należą do organizmu nadprzyrodzonego, one wzrastają jakby proporcjonalnie do cnoty miłości. Wobec tego, jeżeli nasza cnota miłości rośnie, wobec tego inne cnoty również będą rosły. To jest jeden sposób, dzięki któremu następuje wzrost cnoty miłości. Drugim jest po prostu modlitwa. I tutaj różnica jest taka, że zasługi opierają się o nasze działanie, one opierają się
o zasadę sprawiedliwości, o sprawiedliwość Bożą. Ostatecznie w niej znajdują swoje wytłumaczenie. Natomiast jeśli chodzi o modlitwę, to ona jest przyczyną powstawania miłości w nas ze względu na Boże miłosierdzie. Możemy wobec tego wyprosić bardzo wiele, bo możemy wyprosić rzeczy, które nam się po prostu nie należą. Zwłaszcza jest ta jedna największa łaska, łaska wszystkich łask, czyli łaska ostatecznego wytrwania, łaska, która oznacza trwanie w stanie łaski uświęcającej w momencie umierania. Od niej zależy tak naprawdę życie wieczne. Jeżeli uda nam się wyprosić, bo to nie można sobie tego wysłużyć, nie można sobie wysłużyć dlatego z przyczyn takich bardzo podstawowych, można powiedzieć, metafizycznych, bo nie można wysłużyć sobie tego, co jest podstawą wysługiwania. Podstawą zasługiwania jest właśnie łaska uświęcająca, bo bez niej nie ma zasługi. Tak? Tylko wtedy zdobywamy zasługi, jeśli żyjemy w stanie łaski uświęcającej, działamy w stanie łaski uświęcającej. A nie można właśnie, bo to byłoby takie petibium principi, to byłoby takie cofanie się jakby do korzystania z tego, co właśnie chcemy uzyskać. Więc nie można zasłużyć na coś, co właśnie jest podstawą zasługiwania i dlatego możemy tylko wyprosić sobie tą największą właściwie ze wszystkich łask. Więc modlitwa jest oczywiście również bardzo ważna i zupełnie jest to katolickie i zgodne, bardzo katolickie i bardzo zgodne z zasadami świętego Tomasza, żeby prosić pokornie o wzrost snu, żeby pokornie prosić o to, żeby stawać się coraz lepszym. To jest jakby, nie można tego traktować jako jakiś sposób na to, by Pan Bóg robił rzeczy, których po prostu nam się jakoś nie chce, tak? Dlatego już wiemy, że cnota naturalna jednak jest bardzo potrzebna do tego, żeby cnota wlana mogła się na czym oprzeć, żeby mogła wykorzystywać jako pewne narzędzie. Wiemy, że bez tego faktycznie postęp w życiu duchowym będzie bardzo utrudniony, ale z drugiej strony modlitwa, bez niej w ogóle życie wieczne nie jest możliwe, jeżeli się nie będziemy modlić. I trzeci sposób na to, żeby wzrastała w nas miłość, to są sakramenty święte, które wytwarzają w nas, jeśli tylko nie stawiamy jakichś przeszkód, jeżeli tylko sami jakoś nie utrudniamy Bożego działania, czy go nie uniemożliwiamy, to sakramenty święte, zwłaszcza chodzi tutaj oczywiście o sakrament pokuty i najświętszy sakrament, te dwa sakramenty, które są zalecane ludziom, którzy w ogóle wszystkim, zwłaszcza tym, którzy chcą dokonywać szybkiego postępu właśnie w dziedzinie duchowej, jednocześnie moralnej wobec tego, właśnie te sakramenty będą działając jak opere operator, działając by w sposób właśnie taki niejako automatyczny, będą wytwarzały w nas, też oczywiście w zależności od naszej dyspozycji, będą wytwarzały w naszej duszy wzrost cnoty miłości, tym samym wzrost wszystkich innych cnót, tych cnót moralnych i tym samym będą sakramenty pewnymi bardzo skutecznymi sposobami, dzięki którym cnoty będą w nas wzrastały i tym samym nasza zdolność do działania moralnego będzie wzrastała. Więc to, co tutaj jest najbardziej takie, powiedzmy, strategicznie ważne i najtrudniejsze, to jest pamiętanie o tej harmonii, przedziwnej harmonii między naturą i łaską, harmonii pomiędzy naszym działaniem i Bożym działaniem. Bóg oczywiście z tej strony nigdy żadnych tutaj defektów nie wykazuje. Jego działanie jest zawsze skuteczne, jeżeli tylko my nie stawiamy przeszkód, jeżeli my się Jemu poddajemy w sposób wielkoduszny i pokorny, ale z naszej strony oczywiście dużo takich pewnych właśnie niedoskonałości oczywiście jest i dlatego ten wzrost łaski jest w nas, wzrost cnót jest w nas często jakiś zaburzony, czy cofamy się, nie dokonuje się w nas wzrastanie. Tutaj jeszcze musimy pamiętać o tym, że każdy grzech śmiertelny, wystarczy jeden grzech śmiertelny, żeby cały organizm życia nadprzyrodzonego faktycznie umarł. To znaczy, owszem, jeszcze zostaje jeszcze wiara, zostaje nadzieja, bo te dwie cnoty zostają mimo utraty łaski uświęcającej. Ginie cnota miłości i ginie to wszystko, co z miłością jest związane, a więc wszystkie właśnie te cnoty moralne, które są narzędziami cnoty miłości i dzięki którym to działanie moralne na tym wyższym poziomie jest w ogóle możliwe. Czyli ginie coś bardzo ważnego, ale jeżeli grzech śmiertelny nie jest popełniony bezpośrednio przeciwko cnocie wiary, bezpośrednio przeciwko cnocie nadziei, to wówczas jednak te dwie cnoty zostają,
I dzięki temu można się w miarę łatwo nawrócić, bo człowiek, który posiada jeszcze wiarę i nadzieję, może łatwo odzyskać cnotę miłości i tym samym odzyskuje cały organizm życia nadprzyrodzonego. I co więcej, jak to zaznacza ojciec Garrigou, otóż wszystko jeszcze zależy od tego, jaki jest żal za grzechy. To jest też tutaj bardzo słuszną jest wobec tego nauka, która każe nam w sakramencie pokuty przede wszystkim koncentrować się właśnie na żalu za grzechy, dlatego że pokazuje ojciec Garrigou, że w zależności od tego, to powołuje się na te teksty świętego Tomasza, w zależności od tego, jak intensywny jest nasz żal za grzechy, nie tylko, że jakby wracamy do jakiegoś poziomu życia tego nadprzyrodzonego, jakiegoś podstawowego, ale możemy nawet od razu jakby startować z tego punktu, w którym żeśmy wtedy upadli. Trochę można to porównać do sytuacji człowieka, który wstępując na górę potyka się, upada, ale jeżeli no właśnie nie stoczy się gdzieś tam na dół jeszcze, to staje dokładnie w tym samym punkcie, w którym upadł. Nie musi swojej pracy tak rozpoczynać od samego podnóża owej góry, ale rozpoczyna od punktu, w którym miał nieszczęście się potknąć i upaść. Tak? To jest bardzo pocieszające, że ktoś, kto doszedł do wysokiego poziomu cnót wlanych, które przecież nie są takie łatwe, żeby je w nas wytworzyć, potrzeba często wiele lat współpracy z Bożą łaską, przyjmowania sakramentów świętych, wielu modlitw, wielu zasług płynących z pewnych nadprzyrodzonych działań i można to wszystko łatwo odzyskać właśnie dzięki głębokiemu żalowi za grzechy. Nawet jest taka możliwość, pisze święty Tomasz, jest nawet taka możliwość, że ten żal, jeśli jest bardzo intensywny po upadku grzech śmiertelny, to nawet teoretycznie jest możliwe, że jakby startuje się z poziomu wyższego, w którym się upadło. Tak? To jest coś, co nawet normalnie w przypadku wędrówki w górach się nie zdarza, żeby człowiek upadł, potknął się, upadł i wstaje już jakby 10 metrów wyżej na tym samym szlaku. Tak? Tego nie ma. Na poziomie duchowym jest to możliwe. Bardzo możliwe, że taka sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi o świętego Piotra, kiedy zaparł się mistrza, następnie kiedy żałował, to odzyskał łaskę na jeszcze jakby wyższym poziomie. Tak? Czy w ten sposób realizuje się zasada, o której pisze święty Augustyn, że nawet grzechy nasze potrafi dobry Pan Bóg wykorzystać do tego, żeby właśnie więcej dobra z tego wyprowadzić, żeby ostatecznie nas jakoś bardziej uświęcić. Tak? Zatem ze strony Pana Boga mamy rzeczywiście tutaj pełnię tych nadprzyrodzonych środków, które służą do tego, żeby nasze życie faktycznie stawało się coraz doskonalszym. I widzimy też, że dla chrześcijanina nie ma tutaj żadnego rozdwojenia na życie naturalne i życie łaski, że jesteśmy po prostu tutaj na ziemi tylko dobrymi jakimiś ludźmi. No i do tego jeszcze jest jakby życie jakieś duchowe, religijne, które ma na celu jakiś nadprzyrodzony koniec, którym jest życie w niebie. Ale to jest jakby coś dodanego, coś takiego jakiegoś na jakimś innym poziomie występującego, coś jakoś nie miesza z tym pierwszym. Widać, że dokładnie przeciwnie, że natura i łaska tworzą pewną harmonijną całość. Widać wyraźnie, że to jest właśnie zadziwiające, że cnoty naturalne, żeby faktycznie były w nas utwierdzone, żeby faktycznie występowały w nas w całej pełni, to tylko wtedy jest możliwe, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Że łaska jest nawet do tego niezbędna. A jeszcze oczywiście jest bardziej, jeszcze jakby, tym bardziej jest niezbędna oczywiście do tego, żeby życie wieczne osiągnąć. To pokazuje nam, że w procesie wychowania katolickiego musimy zwracać baczną uwagę na ową harmonię, zwracać baczną uwagę na wyższość tego, co nadprzyrodzone, ale jednocześnie nie pomijać tego, co naturalne, bo jednak stanowi to pewną bazę, pewną podstawę i fundament dla łaski. I w procesie wychowania, gdzie no wydawałoby się, że skoro mamy sakramenty, skoro mamy sakrament pokuty, to nie musimy się już tak przejmować tym, że takie czy inne jakieś grzechy się zdarzają, że nie trzeba się przejmować tym, że takie czy inne zewnętrzne przeszkody się pojawiają. Możemy tolerować pewien liberalizm w społeczeństwie, bo ostatecznie mamy wszystkie nadprzyrodzone środki, które nam pozwolą poradzić sobie z grzechem. Otóż to jest jednak myślenie bardzo niebezpieczne i błędne, ponieważ powoduje, że będziemy, owszem,
akcent kładli, co jest zasadniczo słuszne, na tym, co nadprzyrodzone, ale niestety będziemy pomijali to, co jest naturalne i cnota naturalna wtedy nie będzie mogła się wytworzyć. I wracamy do tego punktu, o którym żeśmy mówili, przykładu tego pijaka, który nawraca się, często chodzi do sakramentu pokuty, ale z powodu braku cnoty naturalnej, cnoty wlane nie mogą się w nim zakorzenić. Cnoty wlane nie mogą dobrze wykorzystywać jako narzędzi cnót naturalnych, ponieważ one są prawie że nieistniejące, albo w ogóle są nieistniejące. Bo przecież człowiek, który jest na bardzo niskim poziomie takiego właśnie rozwoju etycznego, jeśli chodzi o cnoty naturalne, jeśli przystępuje do spowiedzi, oczywiście dostanie cały organizm nadprzyrodzony, ale będzie brakowało tej podstawy i wtedy bardzo łatwo będzie stracić z powrotem nadprzyrodzony skarb. Czyli pokazuje to nam, że jednak troska o naturalne ubogacenie człowieka o cnotę nabytą jest czymś bardzo ważnym. Ona powstaje po prostu przez systematyczne powtarzanie czynności. Dokładnie tak jak troszczymy się o kondycję fizyczną, o zdrowie, przez powtarzanie pewnych dobrych aktów. I musimy też jeszcze pamiętać o tym, żeby działać zawsze, to jest bardzo ważne i na poziomie naturalnym, i nadprzyrodzonym, żeby działać w miarę możliwości, starać się, by działać wykorzystując wszystkie nasze atuty, żeby mając 5 talentów, żeby nie działać jak ktoś, kto ma 2 albo 3, ale działać jak ten, kto ma 5. Bo inaczej cnota nasza na poziomie naturalnym będzie się zmniejszała, będzie się stawała coraz bardziej wątła, tak jak z mięśniami człowieka, który fizycznie nie pracuje, stają się one powoli coraz wątlejsze. Tutaj nie ma, jak w przypadku poziomu nadprzyrodzonego, jeden jakiś upadek, tak, i od razu wszystko jest stracone, tylko tutaj mamy powolny zjazd w dół, mamy powolne tracenie i to jest to czasem takie dość mylące, bo jeżeli człowiek słabnie powoli, to często nie będzie miał świadomości tego, że faktycznie staje się powoli coraz słabszy. Święty,